Cześć, to znowu ja, Miłość, kapcie z ryżem z mojego kanału. Dzisiaj chciałem zrobić z takiej rolki od papieru, z takiego sznura oraz z dwóch kartoników wyciętych od paczki od chusteczek oraz zwykłego kleju w sztyfcie. Pudełko na listy. Po pierwsze, zabraliśmy rolkę do papieru. I pierwsze co, to zamontować na niej takie oto szyldy, żeby nic nie wypadało. O, z taką właśnie taśmą. Najgorsze jest to, że nie wiem, gdzie jest początek. To zawsze jest najgorsze, ale za chwilę powinienem go znaleźć. O, znalazłem już. I przykleimy jedną stronę kółka wyciętego. O, jak widzimy tutaj, po prostu zwykle tak przylepić i na rolkę, żeby tu wszystko dobrze się spisywało. Tu będziemy mogli otwierać, zamykać oraz będziemy mogli, jak już coś tu włożymy, na przykład śminkę z smaku Coca-Coli, włożymy i zakleimy to taśmą. Drugą stronę też ja bym trochę za małe, natomiast ja bym radził zakleić całe taśmą, całuteńkie, o tak dobrze. Wtedy upewnimy się, że nic nie wypadnie oraz drugą stronę też. Potem będziemy mogli już przechodzić do robienia sznurkiem już obwiązywanego. To naprawdę fajna rzecz. Ja bardzo muszę przyznać, że bardzo lubię robić takie rzeczy. O, zaklejone. Mniej więcej powinno to na razie wyglądać tak. Niepotrzebne boki, które wystają, możecie po prostu obciąć. Czekam na was, chciałbym od was mieć 10 komentarzy, żebym nagrał film o grze. Gram w grę, bo normalnie kolega mi prosił, mój widz. Powiedziałem mu tak, słuchaj, 10 komentarzy to nagram. I zobaczymy ile było. Zobaczcie, wszystko możemy przyklejać, odklejać. Na razie wygląda to tak. Odkładamy i teraz bierzemy sznurek. Obcinamy kawałek jak mniej więcej takiej długości, nawet krótszy, to może być o wiele krótszy. Bierzemy i owijamy jakoś tu możemy albo zakleić klejem, albo taśmą. Mi bardziej będzie taśma pasowała, więc tu zakleję taśmą. Przygotowuję sobie kawałki. O, jakoś to tak powinniśmy tu założyć. I tu z tyłu, bardzo trudno to trzymać. Jeszcze tak przykleiło. Tu z tyłu, o. I tu z tyłu właśnie tak klejmy, żeby to się nic nie odrywało i zobaczcie. Już prawie wygląda jak prawdziwa paczka. Tutaj z tyłu to jest z tyłu oczywiście, tak. Fajnie paczka wygląda. Teraz damy tu, przez górę przejdzie. Fajny kawałek, mamy już tu drugi obcięty, żeby wyglądało to jak prezent taki. Nie wiem, czy taki kawałek mi starczy, starczy na pewno, coś takiego będzie. Tu będzie przód. Już odcinam kawałek taśmy. Oczywiście też czekam na wasze te 10 komentarzy, żebym mógł nagrać film o grze mojej ulubionej. W początku może wydawać się trochę nudne, ale naprawdę jak to bardzo fajna gra jest. A tutaj już widać, jest zaklejony ładnie. I tu bierzemy tak. I przyklejamy na to drugi kawałek. I kładziemy na to drugi kawałek z taśmą. Jeżeli tu coś wam się nie podoba, możecie to oczywiście, tutaj ja się nie wtrącam. Możecie to oczywiście zakleić. Dosyć ładnie.
dosyć ładna wyszła mi ta sakiewka na różne na listy albo na różne przybory, tak jak można włożyć tu. Tutaj, o, zobaczymy, zakleimy i można przynosić komu się chce. Można przynosić komu się bardzo podoba. Taka fajna sakiewka. Można jeszcze, ja nie pomyślałam o tym, ale można zrobić jeszcze dziurkaczem, czego nie wyjąłem, ponieważ teraz mi się dopiero przypomniało. O, jest dziurkacz. Fajny, normalny dziurkacz. I teraz tak, możemy zabrać obojętnie jaki chcemy kawałek kartki. Ja mam tutaj akurat dużo kartek, chyba mi jakoś powinno starczyć. Mniej więcej takiej długości kartka. Robimy w nim dziury dziurkaczem. Pierwszym lepszym jakim znajdziecie. Naprawdę nie ma różnicy. O, takie dwie dziurki. Bierzemy kawałek sznurka, którego przed chwilą zrobiłem. I jak się uda, możemy przeplatać go dla jednej strony i tutaj przez drugą dziurkę powinien wyjść, jest druga strona. I tak możecie ciągnąć aż do końca. I tu postaram się zrobić jakiś supełek. Tylko czy uda mi się tu przełożyć o taki prosty supełek, jaki tylko umiecie. Oj, wyszło jednak. Nie, zrobię po prostu, coś tu się przykleiło. Po prostu przełożymy, a drugi do tego. Coś takiego powinno być. I to możemy przykleić z drugiej strony paczki. Możemy to dać tu, tylko wytnę kawałek taśmy. Przezroczyste i możemy to przykleić w jakim miejscu chcemy. To jest wasz wybór. Ja akurat wybrałem to miejsce. Wy możecie wybrać, jakie chcecie. No tutaj możemy ten niepotrzebny kawałek uciąć. Jak coś tutaj, ten niepotrzebny kawałek możemy uciąć. I wszystko dobrze, mocno doklejamy. No nie wiem, czekam na wasze komentarze, jak wyszła mi taka sakiewka na różne rzeczy. Tu oczywiście możemy napisać, do kogo chcemy to dać, dla kogo. Takie fajne sznureczki, nie sznureczki. Napiszcie mi w komentarzu, jak wyszła mi taka sakiewka i czekam na lajki. Dziękuję, że oglądaliście film. Naprawdę fajna taka sakieweczka. Dziękuję, że oglądaliście mój film. Zapraszam na kolejne. Pa, pa.